Halo, siema, siema. Zanim przejdziemy do filmiku, chciałem Was jeszcze poinformować, że robię konkurs. Dwa razy do wygrania będzie pakiet, czyli skin, plecak plus 600 fałdolców. Będą dwa takie pakiety do zgarnięcia. Żeby wziąć udział, trzeba zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Miło będzie, jak zostawicie komentarz oraz dojdziecie do grupy Steam. Losowanie nagród będzie 25 i 26 grudnia. Taki prezent dla Was na święta. Na live będziemy losować te pakiety dla Was. Także zapraszam do filmiku. Trzymajcie się. Siemaneczko, jak wiecie, jutro właśnie już startuje tydzień 10, ostatni tydzień sezonu 6, czyli jutro o 14 wychodzą zadania. A ja mam dla Was jakby wyciek tych zadań, czyli przechodząc teraz wkleję Wam zdjęcie tych wszystkich zadań w tygodniu 10. Czy to jest wyciek, także nie wiadomo do końca, czy takie te zadania będą, ale to jest między innymi tak będzie. Czyli pierwsze zadanie będzie zbudować struktury od 250 struktur, czyli łatwiutkie bardzo. Kolejne mamy odwiedzić statek Wikingów, Wielbłąda oraz ten rozwalony bus. Myślę, że to będzie ten bus albo przy golfowym gniazdku, albo ten co na górce tam jest przy szemranych szybach. Kolejne zadanie jest przeszukać skrzynie na wykrzywionych wieżach albo na oazie odpoczynku. Takich skrzyń mamy 7. Przeszukać tu albo tu, także też łatwe. Kolejne zadanie to jest już premium, czyli mamy tutaj zamontować trzy wieżyczki na trzech różnych meczach, też bardzo łatwe. Kolejne zadanie jest wylądować na golfowym gniazdku. Kolejne zadanie jest ukończyć pełne testy czasowe, próby na czas wózkiem czy golfowym, coś takiego. Zobaczymy, co to będzie do końca, bo tak ciężko określić, o co tu chodzi. I kolejne, ostatnie zadanie jest zrobić likwidację ze strzelby, czyli łatwe zadanie. Ok, czyli nie przedłużając, jeżeli filmik Ci się podobał, możesz stawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a w następnym filmiku Wam pokażę, gdzie jest ukryty sztandar za tydzień 10. Siemanko, trzymajcie się!